Słyszymy od wielu polityków, w tym od polityków obecnego rządu, jakiej wizji Europy oni oczekują, jaką wizję Europy chcieliby realizować. Jeżeli przychodzi do praktycznego realizowania tych słów, no tutaj widzę pewne kłopoty, widzę pewne kompromisy, zaniechania, brak odwagi, żeby zabiegać na przykład o tą wizję, żeby szukać dla niej sojuszników wśród innych państw członkowskich. Więc nie zawsze implementacja tej wizji jest konsekwentna. A dodatkowym czynnikiem jest to, że realizacja tej wizji jest bardzo trudna, dlatego że ona jest w dużym stopniu sprzeczna z wizją, którą prezentują elity Europy Zachodniej, elity Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Z prostego powodu, tamte elity w dużym stopniu mają wizję centralistyczną i silnie podporządkowaną wartościom liberalnym i lewicowym. Polski rząd raczej spogląda na integrację w duchu konserwatywnym, nie tylko konserwatywnych wartości, ale również bardziej zdecentralizowanego, subsydiarnego podejścia do integracji europejskiej, która pozostawia stosunkowo dużo swobody demokracjom narodowym, a tym samym państwom członkowskim, rządom narodowym. Więc tutaj sprzeczność tych dwóch wizji jest oczywista. W związku z tym walka o tą polską wizję integracji jest tym bardziej utrudniona.